Na jakie elementy w najbliższej perspektywie finansowej, unijnej, nałożyli Państwo ten największy nacisk? My tak naprawdę musimy patrzeć nie tyle na co my nakładamy nacisk, na to, co można sfinansować ze środków unijnych w najbliższej perspektywie. Na dzisiejszym spotkaniu postarałem się pokazać te działania, które będą wspierane przez Unię Europejską, przez nasze Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, przez nasz Urząd Marszałkowski naszego województwa, które są możliwe do realizacji w Grudziądzu. Dzisiejsze spotkanie przedstawiliśmy te propozycje, które zdaniem dzisiaj rządzących są w naszej ocenie najbardziej potrzebne, ale też i możliwe do sfinansowania, ale spotkanie miało na miejscu przede wszystkim konsultacje z mieszkańcami, bo być może oni mają jakieś pomysły na rozwój miasta, być może ktoś niekoniecznie dzisiaj, tak, w przeciągu najbliższych tygodni, drogą mailową, kontaktem osobistym, zgłosi coś fajnego, co można sfinansować ze środków unijnych, a czego myśmy nie przewidzieli. No, nikt nie jest alfą i omegą. Mamy do wydania naprawdę kilkaset milionów złotych w najbliższych latach w Grudziądzu na cele inwestycyjne. Jest to praktycznie już ostatnia tego typu szansa rozwojowa dla naszego miasta, ponieważ tak duży budżet dla Polski jest tylko do roku 2020. Później będziemy, my jako Polska, składać się na kraje nowych członków, na jakby wyrównywanie szans w tamtych państwach, więc trzeba to wykorzystać. Więc ja przy okazji może tego wywiadu bardzo bym prosił też państwa, którzy macie jakieś pomysły, abyście zgłaszali się do nas, czy to do mnie, czy do pana naczelnika Wrzosa, czy do pana prezydenta, czy drogą mailową, czy spotkaniem osobistym, przedyskutujcie ze znajomymi. Sprawa chyba istotna, bo sama tutaj konfiguracja tych inwestycji nie dotyczy tylko Grudziądza, ale również gmin przyległych, a może nawet i tych bardziej odległych, które niejako tworzą tutaj pewien rejon, obszar. Czy te osoby też mogą z tych regionów brać w tym udział czynny? Oczywiście, że tak. Musimy te środki, przyszłą perspektywę podzielić na kilka. Na takie projekty finansowane z programów krajowych, które można zlokalizować w Grudziądzu, ale oddziałują praktycznie na kraj cały, na region. No, przykładem drogi krajowe przechodzące przez Grudziądz, które można za 85% dofinansowania będzie można realizować i modernizować. Kolejną grupą są środki regionalne, oddziałujące na region, służące na przykład w naszej gminie. W skomunikowaniu tutaj gminy z Grudziądzem, chociażby dla osób dojeżdżających do pracy. Na skomunikowanie są tak zwane właśnie ZIT-y, zintegrowane inwestycje terytorialne, które się nie skupiają tylko w mieście Grudziądz, ale na te gminy, na które miasto oddziałuje. I tam wspólnie z samorządowcami tamtymi myślimy, choćby to, co pan powiedział przed chwilą, o wspólnym niskoemisyjnym transporcie. Czy to będą ścieżki rowerowe, czy to będą autobusy słabokopcące, czy to będzie połączenia kolejowe, czy jakiś inny transport, ale tak, aby docelowo za kilka lat mniej samochodów osobowych jeździło po naszych ulicach, a wszyscy będziemy się poruszać niskoemisyjnym transportem. To jest oczywiście jedna z propozycji. Czy tak będzie, to się oczywiście okaże, ale dzisiaj musimy przewidywać przyszłość i rozwój miasta na najbliższe 10-20 lat. Jest pani tutaj głęboką orędowniczką właśnie niedawno powstałej takiej inicjatywy zasilenia naszej rzeki, tutaj Wisły, w transport wodny. Dokładnie to ma być tramwaj wodny lub jakaś inna forma podobnej komunikacji. No, pojawiła się tutaj ta kwestia na dzisiejszym spotkaniu w ramach tej perspektywy unijnej na kolejne lata. Co pani o tym sądzi? No, pierwsza informacja bardzo mnie ucieszyła, że Grudziądz pozyska dwukrotnie więcej środków i te środki są właściwie już w miliardach liczone, więc byłam święcie przekonana, że inwestycja, o której cały czas mówię, od 2 miesięcy, dotycząca zakupu tramwaju wodnego w wysokości 1 300 000, będzie uzyska jakiś priorytet, o co zresztą prezydenta prosiłam, ponieważ ten regionalny program dotyczący lat 2014-2020 wskazuje zawsze tylko datę zakończenia jakiejś inwestycji, a nie ustawia jakby kolejności. Smutno mi, ponieważ myślałam, że to nie jest wielka sprawa, skoro mówiło się tu o budowie kolejnych dróg, kolejnych oczyszczalni ścieków, kolejnych jakichś nowych tramwajach, taborach większych, mniejszych, a to jest tak mała sprawa, a tak wielka. Tyle radości wzbudzająca wśród mieszkańców, tak poruszająca serca, wspomnienia, stare fotografie powyjmowane, ta cała wielka burza, która się przez Facebook przewinęła. Ja myślałam, że to ma jakąś wymierną wartość, nie do przeliczenia na miliony, miliardy. No jest, powiem, nie
jest mi do śmiechu. A co pani sądzi o tym, żeby ten tramwaj, bo tu padła taka propozycja, żeby skomunikować go, ja to przynajmniej tak zrozumiałem, z sąsiednimi gminami, drugą stroną rzeki. Jakoś chyba w ten sposób można było rozumieć te tutaj, co prawda bardzo takie niewielkie, ale jednak napomknięcie o tej inicjatywie. No tak, to ta idea w ogóle jest słuszna, z tym, że wszystko rozbija się o to, że Wisła według prezydenta jest nieżeglowna. Ja wtedy Ale jest jakiś podobny plan regulacji żeglugi, tylko właśnie chyba też do tego 20 roku. Tak, on jest precyzyjnie nieokreślony. Już w 2008 roku trzy województwa podpisały list intencyjny o regulacji i renowacji, regulacji tej rzeki. Minęło 6 lat i właściwie nic się nie zdarzyło. Jesteśmy w punkcie wyjścia i dalej mówimy o regulacji. Skoro nie jest możliwa ta regulacja na tak dużym odcinku, jak ten projekt przewiduje, to uregulujmy tę Wisłę chociażby na odcinku 80 km. W ten sposób, by ta żegluga mogła się na grudzie... A może jest jednak tu jakiś złoty środek, bo skoro te środki takie będą duże i będzie można je wykorzystywać, to może rozwiązaniem byłby tu, nie wiem, jakiś transport na tramwajowy, ale na wzór na przykład wodolotu, który już wszystkie te problemy, które tutaj się ciągle porusza, czyli nieuregulowana rzeka, brak jakiejś takiej głębokości, może jest coś takiego wśród producentów, co wiązałoby tutaj i problemy rozwiązywało jednocześnie i wiązało nadzieję tutaj pani i osób, z którymi pani ciągle rozmawia. A to dobry pomysł. No widzi pan, nikomu nie przyszło do głowy, a taki wodolot po Zatoce Puckiej lata i nie ma problemów z tym, że na mieliznę wejdzie. No widzi pan, ja przyjęłam jedną koncepcję, myślałam, że ona jest maksymalnie tania przy tych budżetach sięgających 500 mln zł, ale to, no dlaczego nie, no. To pana rola w tej chwili popytać. Ja mogę się skontaktować z producentami, dowiedzieć się, jaki jest koszt takich wodolotów. Może on rozwiąże te wszystkie niemożności, które tutaj zostały zgromadzone. Mnie tylko zastanawia, dlaczego te statki kursują w Toruniu po Wiśle, w Ciechocinku po Wiśle, we Włocławku po Wiśle. Przecież my mamy wyższy stan wody niż oni, chociażby sam Toruń. A mimo to gdzieś te przeszkody są nie do pokonania. W swoich tu wypowiedziach, w swoich propozycjach wielokrotnie zwracał pan uwagę na młodych, na Polski Czerwony Krzyż i całe, że tak powiem, środowisko osób młodszych, które, no właśnie, coś chciałyby też z tej perspektywy otrzymać. Mhm. W naszym przekonaniu, i tu mówię jako grupa społecznych instruktorów młodzieżowych, nie ma możliwości wykorzystania w pełni środków unijnych, nie patrząc na głos młodych ludzi. Młodych ludzi musimy w tej chwili zachęcić do tego, żeby chcieli zostać w Grudziądzu, przez oczywiście tworzenie miejsc pracy, odpowiedniej infrastruktury i tak dalej, ale też poprzez dawanie im miejsc, w których będą mogli w różny sposób realizować swoje pasje, swoje zainteresowania i wyposażając te miejsca. No właśnie, jakie tu wasze propozycje? Naszą propozycją jest na przykład stworzenie grupy ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Grupy, o którą zabiegamy już kilka lat w Grudziądzu. Takie grupy istnieją w większych miastach naszego województwa, które aktywizują młodych ludzi i dają im szansę spełnienia siebie w tym najfajniejszym działaniu w moim przekonaniu, a mianowicie w pomocy drugiemu człowiekowi, w ratowaniu drugiego życia. Mamy pomysł utworzenia akademii takiej hospicyjnej, w której młodzi ludzie będą po oczywiście odpowiednich kursach, szkoleniach, przygotowaniach merytorycznych odwiedzali chorych w hospicjach, w szpitalach, gdzie będą im pomagali w wykonywaniu codziennych czynności. Oczywiście to też w ramach wolontariatu robią ci młodzi ludzie, więc warto spojrzeć na to, co młodzi ludzie chcą robić. Kolejnym ważną rzeczą jest organizacja w Grudziądzu... Właśnie tego zlotu, tak? PCK. Zlotu Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża. To jest zlot, który może liczyć kilkanaście na pewno tysięcy młodych ludzi zjechałoby do Grudziądza w celu spotkania się, zintegrowania, ale też można tą chwilę wykorzystać do ogromnej promocji miasta. Na przykład w mieście w Warszawie, w której była ostatnia tego typu zlot, bardzo aktywnie sprzedano w cudzysłowie młodym ludziom cały ten projekt Zakochaj się w Warszawie. Przez co młodzi ludzie zobaczyli tą Warszawę nie tylko przez perspektywę... Ten projekt chyba cały czas jest jeszcze. Tak, jest realizowany. Nie tylko zobaczyli tę Warszawę przez starą starówkę wymagającą rewitalizacji, ale też poznali masę naprawdę fajnych, ciekawych miejsc, fajnych sposobów spędzania czasu w tym mieście i wybierają później to miasto jako miejsce swojego życia, swojej pracy, swoich studiów.
przyjedzie do nas młodzież. Musimy ten rok 2016 w bardzo dobry sposób się do tego roku przygotować i wykorzystać. No była tutaj mowa, żeby właśnie tę komunikację wyciągnąć z miasta, zachęcić ludzi do ruchu, też do polepszenia między innymi w ten sposób zdrowia. Jak to zrobić? Jakie propozycje w związku z tą perspektywą? No nie ma właściwie nic lepszego niż codzienny ruch, a tak naprawdę większość społeczeństwa dojeżdża chociażby do pracy. Codziennie robimy tam i z powrotem. Ja na przykład z osobistego swojego doświadczenia wiem, że dojeżdżam tam i z powrotem. Około pół godziny ruchu mam zapewnione. Jednak żeby ludzi zachęcić do tego, potrzebna jest jakaś infrastruktura. Trzeba czymś ludzi zachęcić. Jeżeli człowiek wyciąga rower i próbuje z jednego końca miasta na drugi przejechać, i klnie, łamie prawo, bo nie ma dobrej infrastruktury rowerowej, właściwie jesteśmy na bardzo niskim poziomie, to trzeba tych ludzi zachęcić przede wszystkim rozbudową tej infrastruktury. I o to właśnie przyszliśmy dzisiaj tutaj promować na to spotkanie. No próbowaliśmy się przebić, ale no troszeczkę jest ciężko o tym rozmawiać i zachęcać. Każdy wie, że jest taka potrzeba, że Grudziądz wymaga całkowitej modernizacji, jeżeli chodzi o rowery. No ale jest ciężko przekonać do tego nasze władze. Nowa perspektywa, dużo środków do rozdysponowania, plany, pytania. No i właśnie zdrowie. Jakie pomysły na to podciągnięcie zdrowia? Niby taki drobny problem, prawda? W odniesieniu do tych wszystkich tutaj wspaniałych przedstawionych projektów. Ale jeżeli chodzi o zdrowie, to wiele osób zapomina o takiej podstawowej sprawie, że to zdrowie to zależy od tego, czy człowiek jest aktywny. Czyli zależy od ruchu. Jeżeli człowiek jest aktywny, to dłużej się cieszy tym zdrowiem. Wtedy mniej trzeba zwracać uwagi w swoim życiu na jakieś tam leczenia, na konsekwencje, prawda, wynikające z bezruchu. Społeczeństwo mogłoby zaoszczędzić olbrzymie środki, jeżeli ruch by został uznany za profilaktykę. Jak to w ramach tych środków unijnych, w jaki sposób wykorzystać te fundusze, żeby to zdrowie, żeby ten ruch pobudzić? No już zmierzam właśnie, ponieważ ja reprezentuję tutaj Stowarzyszenie Rowerowy Grudziądz, to po prostu na każdym kroku i wszędzie w rozmowie z każdym mówię o zbawiennym wpływie jazdy na rowerze na organizm, na zdrowie człowieka. I teraz, jeżeli jest alternatywa, samochody w mieście, i rower w mieście, no to dla mnie tutaj w ogóle nie ma nad czym się zastanawiać. Trzeba doprowadzić do tego, żeby ludzie mogli się poruszać na rowerach po mieście. Nie, żeby te samochody wjeżdżały w to stare miasto i tam się pchały, gdzie się tylko... Te parkingi, tak? No parkingi jest, oczywiście to jest potrzebne rozwiązanie, tylko nie w samym centrum. Raczej tak powinny być usytuowane, żeby wymagały przedreptania tych kilkuset metrów. Też dla zdrowia, prawda? Mnóstwo ludzi w Grudziądzu jeździ na rowerach do pracy. Brak porządnych rozwiązań tych komunikacyjnych, jeżeli chodzi o drogi rowerowe oczywiście, powoduje, że ludzie wręcz złorzeczą. No,